W najbliższą niedzielę 10 kwietnia w samo południe w murach Suwalskiej Szkoły Muzycznej wybrzmi szereg muzycznych perełek w wykonaniu suwalskich artystów. Tym razem usłyszymy nie tylko dzieła klasyków takich jak Bach, Mendelssohn, Mozart czy Moniuszko, ale również pojawi się znacznie bardziej współczesny repertuar. Podczas niedzielnego koncertu, który będzie miał charakter charytatywny, na scenie zaprezentują się sopranistka Marlena Borok. Pianistki Małgorzata Dziawer i Zofia Szóstka, skrzypaczki Bernardeta Bilbin i Agata Korsak oraz flecistka Julia Truszczyńska. Będzie to również doskonała okazja, by usłyszeć pięć utworów w wykonaniu znakomitego chóru. Primo. Pod dyrekcją Ignacego Ołowia. Przed publicznością pojawi się również zespół wokalny ze specjalności wokalistyka Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. Z odmiennym od klasycznego repertuaru wystąpi suwalski zespół Susz. W pięcioosobowym składzie zaprezentuje cztery utwory. Będą to wiersze Bolesława Leśmiana, wzbogacone autorską muzyką i aranżacją tej formacji. Na koniec koncertu wszyscy jego uczestnicy. Zaśpiewają wspólnie bardzo znany utwór zespołu 2 plus 1 zatytułowany Choć pomaluj mój świat. Mamy nadzieję wykonać ten utwór wraz z publicznością w finale koncertu, informuje Marlena Borowska, gorąco zapraszając na muzyczne spotkanie. Jak podkreśla, wstępne wydarzenie jest nieodpłatne, ale bardzo mile będą widziane wpłaty dowolnych kwot na dzieło Pomocy Ukrainie. By dokonać wpłaty, można zeskanować widoczny na naszym ekranie kod, który przekieruje darczyńców do właściwej strony internetowej. Link został przez nas sprawdzony. Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy oraz osobom walczącym o wolność swego kraju. Nawet 10 zł ma znaczenie. Organizatorami koncertu są m.in. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Suwałkach i Suwalskie Towarzystwo Muzyczne.